nie, nie. Ty masz nagrzany. Moja bestia! No, twoja bestia. Siema, siema, hejo, słuchajcie, chciałem wam przybliżyć postać Bortu Born? Bortu MX, siema. Bortu MX, słuchajcie, ja nigdy tej nazwy dokładnie nie mogłem zapamiętać. To jest Piotr Born, siema, który po prostu dla was te wszystkie materiały z motocrossu, enduro, w ogóle, co jeszcze, jakie materiały? Motocross, enduro, trial. Cross country, tematy dakarowe też, także rajdy. Wszystko, tak, po prostu wszystko co z motoryzacją, motorsport. Wszystko co widzicie na Facebooku i to co przechodzi też przeze mnie, bo też udostępniacie, tak. Widzowie udostępniają, bo tam też mamy grupę Black Opsa. Także no chciałem wam przybliżyć postać człowieka, który po prostu, a jeździsz też sprzętami? Jeździłem, aktualnie nie jeszcze. A czemu? Patrz, ja na trialu się wywaliłem ledwo co na pewno woli, tu palec wybity. To jest prosty temat. Na samym początku, jak zaczynaliśmy, miałem nadzieję, że da się i jeździć, i nagrywać. Natomiast pierwsze zawody zweryfikowały. Okazało się, że ciężko jest latać i z kamerą, i brać udział w zawodach. I wtedy padła decyzja, że skupiam się tylko na jednym, czyli na nagrywaniu. Na nagrywaniu. Kurczę, mówię ci, naprawdę. Ja się cieszę, że cię poznałem, bo w ogóle, wiesz co, te materiały są naprawdę fajne, ciekawe. Mówiłeś, że mi też dasz parę jakichś rzeczy, tak? Parę ujęć, ja najbardziej mam tutaj spugarany przygotowanych fajnych z tego weekendu. Słuchaj, a powiedz mi, czyli tam gdzie coś się dzieje, nie? Na dwóch kołach czy na czterech, to jest Piotr. Staram się tam zawsze jawić. Zawsze, wszędzie, nie? Tak, czasami jeszcze jest ktoś od nas, inni operatorzy, natomiast staram się być na tych przynajmniej najlepszych i najciekawszych eventach. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz. A powiedz mi, a na przykład dla mnie byś zrobił intro? Jasne, możemy coś powiedzieć, a dzisiaj tak? No, możemy coś zrobić. Intro, no. Akurat nakłady, patrz. Okay. Intro, będziemy mieli kupson. No, Piotr, wejście do filmu. Wejście do filmu, czyli wiesz, to intro, przed filmem. To co jest teraz przyjaciel twój, enduro. No to obrazowo Piotr zrobi to wszystko. Takie do 10 sekund. A Kuba pierwszy raz na torze, wiesz? Pierwszy raz na Kajo. Tak, na Kajo, no. Na 180. A następnym razem to już przyjedziemy na MRF-ie 120. Nie! No a co? A, ja myślałem, że 80. Nie, na 80 nie. Ale też tu jeżdżą 80-kami, nie? Jeżdżą, tak. Tutaj na pitbajkach przez ten cały tydzień widziałem bardzo dużo różnych motocykli, od pitbajków po crossy, po enduro. A powiedz, jak długo to robisz w ogóle te... No teraz w tym roku w sierpniu minęła piąta rocznica, można tak powiedzieć, także 5 lat, leci szósty rok Bortu MX. No i tak od tego czasu tak naprawdę zajmuję się filmami. W 17 zacząłem, no to 4 lata. No to trochę wcześniej. Ale fajnie, naprawdę, bardzo się cieszę. Coś jeszcze ponakręcałem. O, tu proszę, jest Kasper na przykład, jeden z operatorów nas. On jest. O, Kasper, siema. Kasper nagrywał większość rund mistrzostw Polski w tym roku, Ornem i ZMP. A ja przyjechałem też, mówię, pojeździmy trochę, poznamy was. Kasper jeszcze ma siłę jeździć na motocykle. Motor jeszcze nie odmówił posłuszeństwa. A czym jeździsz, powiedz? Ja mam Formula Express 125. O, kolega teraz kupił, Bartek, wiesz? Tak. Wczoraj dosłownie. Ja masz kipa, ja też jeździłem ją. A dasz się golnąć? Ubierz się, a potem się golniesz. Dobra. Ubierz się, a potem się golniesz. No i takie materiały są najlepsze, wiesz, bo... Spoko. No tu mamy kibelki, tu mamy to jest szatnia w ogóle, pług areny. Jest naprawdę... Generalnie miejsce jest niesamowite. Jest niesamowite, no. Będziemy tu częstymi gośćmi, wiesz. Kuba, już zaraz patrz. Powiedz lepiej, co nam się dzisiaj przydarzyło w lesie. Opowiedz Piotrowi. To będzie się tu pewnie trochę. Ja ale wiesz co, ja ci powiem, ale my tylko na godzinę jesteśmy. No to 20 minut pojeździcie i wtedy. No, my po prostu ja chcę, żeby wiesz, Kuba poznał, ja jeszcze na torze nie byłem nigdy kładem, nie? No tak. No to skoki są. To nie będziemy skakać, nie? Spokojnie, delikatnie. Ale bawicie się fajnie. Ja wczoraj też akurat wczoraj miałem okazję się przejechać. Tak mówię, że nie jeżdżę, ale nie jeżdżę faktycznie, a wczoraj pierwszy raz po 3 latach się... Ciągnie, nie? Ciągnie, nie? Tak, ciągnie, nie ciągnie. Mam świadomość, że jakby ja nie jestem w stanie już jeździć w tym momencie. To jest jakby... Motocross dla mnie to jest sport,
który trzeba trenować ciągle. Ciągle. To nie jest. No 5 razy w tygodniu. Nie wsiadasz na raz na miesiąc czy raz enduro, na... no to raz na tydzień enduro, to jest. Enduro, można jak ktoś tak sobie dla fanu gdzieś tam pojedzie do lasu, no ale w motocrossie, jeżeli... A kłada nie chcesz kupić? Ja też bym mógł, tylko że na to czasu nie ma. Kupuj kłada. 7 miesięcy się w się i nagrywam, więc... No słuchaj, no ja ci powiem, ja znam twoją robotę, bo ja też codziennie filmik montuję, nie? No albo z 2-3 i wiem, no... Tam nie ma... Ty po 5 montujesz. A jeszcze. Druga kwestia jest taka, że w weekendy się nagrywa, no i a w weekend no się właśnie, jeżdżą ale zazwyczaj. Żeby dobry materiał mieć, no to z kolei musisz nagrywać, a dokładnie, nie jeździć. Także niestety. Czasami glebę to ci wyślę z kastą. To sobie tak. Ale zresztą, wiesz co, powiem ci, jakbyś chciał, to z filmików możesz z moich YouTube'a wziąć, jak coś by ci tam pasowało. Pewnie, ale możemy nagrać tu parę jakichś takich strzałów. To ale nie gleb. Nie będziemy się glebić. Nie. Dobra, to tymczasem ubieram się, bo Kuba już mnie tu goni. Fajnie, fajnie. Ale żeś obładowany. Buty mam ci jeszcze zabrać. O, tu bierzemy, żeby było nagrane. Kolegi na kolanniki. Czyli tu motocyklistów nic nie ginie. Wyślę mu kurierem. I jeszcze mam buty zabrać. Oj, ja nie wezmę tego wszystkiego. Weźmiesz, bo ja mam 3 rzeczy. Dobra, wezmę. Jak tylko zostanie. Born, to będziemy lecieć. Lecicie? Tak. Nagrałeś coś? Montuję, nagrałem. No to super. A w ogóle jakiś materiał masz taki mogę poza... na kartę zrzucić ogólnie. Aha, ale nie, taki co jeszcze nikt nie widział. Co byśmy tak tylko tak zerkli. Nikt nie widział? No. To co tu robię, to i pójdzie w świat dzisiaj. Czekaj. A kiedy to chcecie publikować? Nie wiem. Jakoś... Bo to szybko idzie. Jak ja to... No. Ja mam taki poza... czekaj, może Kajo? Koło. Powiem ci, świetną robotę robisz, wiesz? I właśnie chciałem przybliżyć twoją postać wszystkim. Już poszukam taki. Zrezygnował z jazdy, żeby filmować. A Black... filmuje i jeździ. No ale to są surowe wszystko. No. Niestety tak działa ten pokłuszyt. Ładnie, zobacz. Kajo też. Też jeździsz na Kajo, nie? No. Nie wiem, czemu tak się coś ostatnio dzieje. Ale jaki obraz żyleta, jaki ten, jaki... szybki ten, nie? No, ja na hali to tak nie jestem właściwie do końca zadowolony, bo tu nie ma... Światła, nie? Tu jest ciężkie generalnie. Ale jest ładnie. No, zobaczymy co. Jak na żywo, zobacz. Potem co, jakieś tu łipki ładne leciały? Coś... Nie wiem, czy ta... Nie, pewnie ty prędzej puścisz, tylko tak, żeby zobaczyć twoją pracę. Kogo ty to Kaju potrafię. No, zobacz. 11 tysięcy motocykl nowy. No. Nie, no fajnie. Akurat jak chodzi o ten sprzęt, to naprawdę nie jest źle za takie pieniądze.